Tu jest prasa miasta, tu jeszcze więcej takich związków jest, panie prezydencie. Tak, jak urząd taki zawisł. Jeżeli macie państwo, zobaczcie sobie 70, 90 stron, to bardzo ciekawe. Może zdążymy jeszcze na 2017. Tu jest jeszcze więcej takich kwiatów. Myślę, że jestem ciekawy, ile kosztowało. A druga sprawa, o którym zamiast między złoto, panie prezydencie, spółka WKS na Rzeszowie korzystaje z tego miasta, prawda? 97% udziału ma miasto. Gdy pan i pana współpracownik zawsze mówią, że wy o wszystkim decydujecie i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli to jest spółka miasta, to znaczy, że podatnicy na jej funkcjonowanie się pracują, prawda? I mam pytanie, jak to jest możliwe, że tolerujecie państwo na stanowisku prezesa człowieka, który w 7 miesięcy narobił straty na prawie 1,5 miliona złotych? Gdzie tak jest w Polsce, żeby prezes miejskiej spółki narobił straty na 1,5 miliona?